Witam na kanale Dom za pół ceny. Z tej strony dyrektor. Zastanawiasz się, co trzeba zrobić, żeby kupić działkę? Jeżeli tak, to w tym filmie opiszemy to krok po kroku. Zapraszam na film Elementarz Budowlańca. A więc zaczynamy. Pierwszym krokiem do wybudowania wymarzonego domu jest kupno działki budowlanej. Nasza ekipa Domu za pół ceny również zaczęła od nabycia nieruchomości w drodze przetargu. Wiele godzin upewniałem się, czy działka jest odpowiednia. Porównywałem ją z innymi, które były na sprzedaż. Każda działka miała swoje plusy i minusy. Szukałem porad w internecie, na co zwrócić uwagę przy wyborze działki. Po przeczytaniu wielu artykułów oraz obejrzeniu kilku filmów na YouTubie, nie otrzymałem żadnych konkretów. Dlatego postanowiłem nagrać swój film pod tytułem 12 błędów popełnianych przy zakupie działki budowlanej. Ma ułatwić w podjęciu decyzji, która działka jest najatrakcyjniejsza. Proszę pamiętać, że na tej działce możecie mieszkać nawet przez całe życie. Potraktujmy ten etap jak przygotowanie do małżeństwa. Lepiej dłużej poszukać, niż znaleźć cokolwiek i się męczyć. Kupno nietrafionej działki jest jak nieudane małżeństwo. Zero radości i same problemy plus wydatki. Co zrobić, aby tego uniknąć? W pierwszej kolejności zapraszam na film pod tytułem 12 błędów popełnianych przy zakupie działki. Link pojawi się na górze. Gdy podejmujemy decyzję o nabyciu nieruchomości, czeka nas niemało pracy. W tym punkcie opiszę krok po kroku wszystkie czynności, jakie musieliśmy wykonać, aby kupić działkę. Pierwszy. W kwietniu 2021 roku byłem w urzędzie. Rozmawiałem ze znajomym, od którego dowiedziałem się o przetargu jednej z działek. W kwietniu 2021 roku sprawdziłem działkę pod kątem topograficznym, mediów, sąsiadów, dróg, cieków wodnych, zadrzewień, drenaży, konserwatora zabytków. Wszystko było w porządku. Udałem się na działkę. Była cała zarośnięta długą trawą. Ponownie sprawdziłem sąsiedztwo. Skupiłem się na ich ogrzewaniu. W rozmowie dowiedziałem się, że korzystają z pieców piątej klasy. Ponadto dokonałem oględzin zakończenia przewodów dymnych. Jak się okazało, nie były osmolone, co wskazuje na brak nadmiernego zadymienia. Kominy wystawały poza obrys kalenicy, co wyklucza brak zawiesiny dymnej. Czym jest zawiesina dymna? W momencie, kiedy przewód kominowy nie wystaje poza obrys kalenicy, dochodzi do podciśnienia i całe wartości smogowe opadają na dach oraz na okolice. W momencie, kiedy przewód kominowy wystaje poza obrys kalenicy, wiatr niesie nieczystości zanieczyszczenia spaliny poza rejon osiedla. Dlatego to jest tak ważne, aby nie mieć brudnego, nieczystego powietrza w swojej okolicy, w swoim sąsiedztwie. Następnie udałem się do znajomych, którzy są ode mnie o wiele starsi. Dowiedziałem się, że w PRL-u na działce było pastwisko dla krów oraz koni. Nie widzieli, aby kiedykolwiek stała tam woda lub tworzyły się rozlewiska. Trzeci punkt. W dniu 20 kwietnia 2021 roku złożyłem wniosek do Urzędu Miejskiego w celu przystąpienia do przetargu. Czwarty punkt. W dniu 20 kwietnia 2021 roku wpłaciłem wadium w kwocie 5900 zł. Piąty punkt. W dniu 19 maja 2021 roku otrzymałem pismo z urzędu. Dotyczyło terminu przetargu, który wyznaczono na dzień 24 maja 2021 roku na godzinę 11. Szósty punkt. W dniu 24 maja 2021 rok o godzinie 11 rozpoczął się przetarg. Okazało się, że byłem jedynym uczestnikiem. Przewodniczący komisji przetargowej przystąpił do odczytania informacji na temat działki. Pouczył mnie o wysokości minimalnego postąpienia w kwocie 600 zł. Ponadto dodał, że muszę podbić cenę wywoławczą o jedno postąpienie, aby wygrać przetarg. Oczywiście tak uczyniłem. Spisano protokół, który podpisał każdy uczestnik przetargu. Otrzymałem jeden egzemplarz. Siódmy punkt. W dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymałem pismo z urzędu. Dotyczyło terminu sporządzenia aktu notarialnego na dzień 17 czerwca 2020 roku na godzinę 13. Do tego czasu musiałem wpłacić sumę z przetargu, pomniejszoną o wadium.
Ósmy punkt. W dniu 17 czerwca 2021 roku w kancelarii notarialnej odczytano akt notarialny. Wszystkie informacje były zgodne ze stanem faktycznym. Podpisałem go wspólnie z szefową. Urząd reprezentował burmistrz. Za notariusza ponieśliśmy koszt 1209,40 zł. Dziewiąty punkt. W dniu 19 czerwca 2021 roku złożyłem deklarację na podatek od nieruchomości DN1 wraz z załącznikami. W dniu 5 lipca 2021 roku otrzymałem decyzję w sprawie podatku rolnego w kwocie 25 zł. W taki sposób nasza ekipa Dom za pół ceny stała się posiadaczem nieruchomości. W tym punkcie nadmienię, że stworzyłem program komputerowy umożliwiający porównanie wielu działek. Poprzez system punktowania możemy wybrać najlepszą działkę budowlaną. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, wystarczy kliknąć na odnośnik powyżej, a zostaniecie przekierowani na ten film. Dziękuję za uwagę.